Siemanko, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym Wam taki mały update zrobić, co tutaj ciekawego się dzieje i jak to wygląda. A więc, update jest taki, że po prostu akwarium żyje swoim życiem. Zbyt dużo się nie zmienia. Może mi się tak wydaje, bo to akwarium widzę non stop. A wy, którzy widzicie je tak, wiecie, raz kiedyś, no to może widzicie większą różnicę. Także tak, tutaj widzicie sobie kryptokorona już wyrasta, kolejna. Następnie ślimak nieźle urósł. Tu są nowe roślinki, które sobie super radzą. Te były poprzecinane. Blexa również sobie świetnie radzi. Zobaczcie, jaka jest piękna, zielona. Pięknie sobie urosła. Lotos również jest ładny, więc cóż Wam mogę powiedzieć. Jeśli chodzi o rybki, no to wszystkie są w samym składzie, w tym samym składzie, w którym były. Niestety nie powiodło mi się z pogestemonem, dlatego że po prostu mi zniknął, Trochę ryby go powyciągały z korzeniami, trochę go poskubały. A trochę po prostu Boże, co tak się jąkam dzisiaj? No zmarniał po prostu, nic mu nie... No nie chce mu się po prostu tutaj rosnąć. Więc no nie będę go kupować więcej, bo nie ma sensu. Poza tym już postanowiłam, że tu na przodzie nie będę w ogóle żadnych roślin sadzić. Po prostu niech sobie tutaj rybki mają swoje miejsce do jedzonka, czyli do śniadanka, tak? Jak już mówiłam, mam w planie kupić sobie tutaj... jeszcze jednego lotosa, będzie tak ładnie wyglądać. Zobaczcie, glony mi po prostu znikają coraz bardziej. Są roślinki ładne, zielone. Już jakby mają nowe, młode listki. Spójrzcie, trochę mi młodych listków wyszło. Ten jest młody, ten młody, ten młody, ten młody. No dość sporo jest młodych listków, więc bardzo się cieszę z tego powodu, że jakoś tutaj to akwarium sobie po prostu radzi. No, trochę jest glonów nadal na korzeniu, na starych liściach. Nawet Anubia wypuścił młody listki, jak widzicie tutaj ten. I jakieś tam jeszcze listki również są wypuszczone. Tam z tyłu też są powsadzane sadzonki młode, żeby urosły. Tutaj również sobie listki nowe wypuszczają kryptokoryny, więc cieszę się bardzo. Bimbeja sobie pyka. Roślinki pięknie się wybarwiły. Również mają tą przemianę filtracji, nie, jak to się nazywa? Może mi powiedzieć, bo ja już typomiałam, że po prostu bąbelkują. O, bąbelkują delikatnie sobie roślinki. Rybki wszystkie mi żyją tak jak żyły, nic się nic złego nie dzieje. Maluszki sobie również pływają. Tutaj może Wam pokażę gdzieś. Gdzie on się pojawił, ten maluch? No nie wiem. O, jest. Maluszek jeden. Tutaj gdzieś jest maluszek drugi. Bo mam dwa młode głupiczki. Więc... o, tu chyba widać nawet jeden jest tutaj. A tutaj drugi gdzieś. Tu jest jeden, a tutaj drugi. Więc super. Będzie więcej głupiczków. Piszecie mi, żebym sobie kupiła kosiarki. No powiem Wam szczerze, że kosiarki niezbyt bym chciała mieć, dlatego że ja mam tutaj ryby z Ameryki Południowej, a boję się kupić kosiarki, dlatego że kosiarki podobno są dość takie, wiecie, jak już dorosną, takie są dość niebezpieczne dla innych ryb. I nie chciałabym też tutaj mieszać biotopów. Jak już mam takie rybki, to bym chciała takie. Może otoski bym sobie kupiła, nie wiem jeszcze dokładnie. Niektórzy piszą, kup molinezje czarne, bo molinezje lubią glony. Niektórzy piszą, kup sobie kosiarki. Wiecie, każdy pisze coś na coś. Po prostu słuchajcie, ja nie chcę kupować ryb tylko dlatego, żeby pomogły mi na przykład w jedzeniu glonów. No, bo to jest po prostu bez sensu. I jak już tego nie będzie, to co z nimi zrobię? No nie wiem, no... Może każdy ma inne jakby podejście do życia, podejście inne ma do... Jakby do akwarium miałam takie podejście, że chcę mieć tylko te rybki, które ja chcę mieć, a nie tylko mieć rybki po to,
żeby mi glony zadały. Moje zjeb kupię, no i co? Zaczną się rozmnażać tak jak głupiki. No głupiki się tak aż bardzo nie mnożą, więc nie narzekam. A molinezje mogą i są dość duże, rosną i wiecie. Tak czy ciak, to mi coś nie pasuje zawsze, więc tak. Także tyle na temat dzisiaj z mojego gadania. A więc proszę was na moje social media. Oczywiście Instagram to jest Women's Aquariums. Mój Instagram taki akwarystyczny. No i oczywiście moje grupy, które jest akwarystyka moja pasja. I akwarystyka moja pasja giełda reklamy. Także zapraszam was. Moje linki znajdziecie w informacji kanału. Także mam nadzieję, że dacie sobie radę. Na pewno sobie dacie radę. No. Także pozdrawiam was serdecznie i pokażę wam całość moje akwarium. Tak się prezentuję. No, do usłyszonka. Do następnego razu. Pa, pa.